Witajcie moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w vlogu gadanym. I to będzie vlog bez cięć, bez makijażu. I chciałabym wam opowiedzieć w nim, co tam u mnie się działo w ostatnich kilku miesiącach, bo jak pewnie zauważyliście, dużo mniej nagrywam takich lifestyle'owych filmów. No i dzisiaj chciałam wam opowiedzieć, co się działo, dlaczego też w ostatnich tygodniach zniknęłam z Instagrama, Instastory, z Facebooka, dlaczego miałam naprawdę intensywny, dość ciężki czas. O tym właśnie w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że miło ze mną spędzicie czas. No dobra, no to zacznijmy od początku. Już pewnie spostrzegawczy zauważyli, że jestem w nowym miejscu, bo spełniliśmy swoje chyba największe marzenie, czyli wymarzone mieszkanie, udało nam się kupić i ten proces trwał w zasadzie od kwietnia i on był długi, dość intensywny, bo ci, którzy kupowali kiedykolwiek mieszkanie, zwłaszcza na kredyt, wiedzą, że kupno mieszkania nie odbywa się tak raz, dwa, trzy i już jest, tylko to wszystko trwa. No i tak też było u nas, chociaż wszyscy mówią, że poszło ekspresowo. Oczywiście zaczęliśmy od szukania wymarzonego mieszkania. Tutaj musieliśmy połączyć wiele marzeń, potrzeb, takich elementów, które były niezbędne, konieczne, ale też takie, które gdzieś tam w nas siedziały jako właśnie takie marzenia. Wydaje mi się, że połączyliśmy to i spełniliśmy te marzenia. Kolejny krok to oczywiście było kredytowanie i tutaj duży strach, czy bank przyzna nam kredyt. Głównie ja się bałam, tak powiem wam szczerze, tego, czy bank przyzna kredyt osobie z niepełnosprawnością, czyli osobie, która gdzieś tam jest bardziej zagrożona na choroby przewlekłe, na niemożność pracy i takie tam różne. Ale udało się i to trwało, no nie powiem, że krótko, bo czas oczekiwania na decyzję był dosyć długi, przynajmniej w mojej perspektywie, choć nadal twierdzę, a raczej powtarzam opinię bliskich, że poszło to wszystko bardzo szybko. No i w momencie, kiedy już dostaliśmy kredyt, podpisaliśmy akt notarialny, to zaczął się chyba najgorszy czas, najgorszy challenge, czyli remont i urządzanie mieszkania, bo tutaj w zasadzie no, dużo zmieniliśmy. Tak patrzę dookoła siebie, bo nadal nie mogę uwierzyć, że to wszystko się wydarzyło naprawdę, ale tak, wydarzyło i jestem tu, gdzie jestem. Remont był prosty i trudny zarazem, ponieważ najlepsze, najważniejsze było to, że mieliśmy zaufaną ekipę, taką, która wiedziałam, że zrobi wszystko porządnie i o to się nie martwiłam, ale bardzo ciężko mi było podejmować różne decyzje. Moja wyobraźnia, która wydawała mi się, że jest taka bujna, no często już nie dawała rady, bo trzeba było wybrać tyle elementów, tyle rzeczy, że jak przychodziło co do czego, to ja już byłam tak zmęczona tym, że nie ukrywam wam, łapałam małe doły. Miałam dosyć i myślałam, że to już się nigdy nie skończy. W momencie, kiedy się skończyło i odetchnęłam z ulgą, że już jesteśmy na finiszu, zaczęliśmy się pakować,
do przeprowadzki. Znalazłam świetną firmę przeprowadzkową i tutaj to nie jest żadna współpraca, ale jeżeli byście szukali jakiejś dobrej firmy, to dajcie znać, polecam wam firmę, z której korzystaliśmy. Ja byłam w szoku, jak bardzo byli ostrożni, delikatni, jak byli dokładnie w tym, co robili, bo miałam kilka takich elementów, które były szklane, lustrzane i bałam się, że to ucierpi. Nic nie ucierpiało, oprócz naszych nerwów, bo pakowanie całego dobytku, przewożenie wszystkiego, a potem rozpakowanie to jest naprawdę no, wyzwanie, zwłaszcza dla osoby, która niewiele sama może zrobić. Powiem wam, że ja wtedy miałam największego doła i wtedy naprawdę złapałam takiego konkretnego doła, w którym nie mogłam się pozbierać, odnaleźć. Dlaczego? Ano dlatego, bo ja nie cierpię uczucia bezsilności i tego, że ja czegoś nie mogę zrobić. A to była sytuacja, w której naprawdę nie mogłam zrobić za wiele. Musiałam polegać na pomocy męża, na pomocy bliskich, których pozdrawiam tutaj i bardzo dziękuję za wasze wsparcie i pomoc. Bez was to wszystko by się nie udało. No i w momencie, kiedy mieliśmy ustaloną przeprowadzkę, to mój mąż się źle poczuł, dostał ataku, kolejnego ataku woreczka żółciowego, trafił na początku, się bardzo wzbraniał, pakował nasz dobytek i przeprowadziliśmy się z wszystkimi rzeczami do poniedziałku, kiedy trafił już do szpitala i to było tak ciężkie doświadczenie, bo z jednej strony byłam w nowym mieszkaniu i na pudłach, ja osoba, która nie dałaby sobie rady z odpakowaniem tego wszystkiego, urządzeniem tego wszystkiego, plus to, że on był w szpitalu. Tydzień, który zleciał, który właśnie się zakończył, był dla mnie bardzo intensywny, bardzo ciężki. Nie będę mówiła tak dokładnie medycznie, co się wydarzyło, ale Bartek miał zabieg, przed nim jeszcze niestety kolejny zabieg, który już mam nadzieję wyprostuje całą sytuację. Ale ten tydzień naprawdę był bardzo, bardzo ciężki. Dlatego też nie miałam ani siły, ani ochoty, ani energii na to, by się odzywać na Instagramie, na Facebooku, gdziekolwiek. Dobrze, że miałam przygotowane wcześniej filmy dla was, więc nie odczuliście mojej nieobecności, ale ostatnie tygodnie naprawdę były dla mnie bardzo intensywne, ciężkie. Teraz jak to opowiadam, to sobie myślę, że przecież wiele ludzi przechodzi takie sytuacje, może nie związane ze szpitalami, ale ogólnie przeprowadzkowe i tak dalej i sobie radzą, jakoś tak bardzo nie narzekają, ale dla mnie ta bezsilność i to, że nie mogłam tak wiele rzeczy zrobić, że w zasadzie nie mogłam nic zrobić, aby pomóc w tej całej przeprowadzce, to mnie dobijało i bardzo mocnego doła łapałam. Teraz na szczęście już jest dobrze i zaczynam cieszyć się nowym miejscem. Wy będziecie widzieć troszeczkę wnętrz w trakcie, jak tutaj będę nagrywać, jak będziemy tu żyć, ale nie zamierzam nagrywać żadnego home touru i pokazywać wnętrz. To jest taki mój kolejny krok, aby trochę zawęzić tą prywatność. Chociaż mam taki pomysł, aby wam zrobić film na temat łazienki i jakichś takich metod na dostosowanie miejsca mieszkania dla osoby z niepełnosprawnością.
Myślę, że to jest dobry pomysł, ale więcej nie chcę opowiadać, nie chcę pokazywać z wielu przyczyn. Myślę, że to jest okej. Okay. Miałam bardzo dużo propozycji. Nie wiem nawet skąd się te firmy dowiadywały o tym, że w ogóle się przeprowadzam, że w ogóle poczyniam jakieś takie inwestycje, ale dostałam takie propozycje, abym nagrała film z jakimiś aranżacjami, ale nie czułam tego i teraz w perspektywie czasu cieszę się, że zrobiłam tak, jak mi serce podpowiadało. Ale myślę, że to, co będziecie widzieć, na pewno pokaże Wam, że czuję się tutaj bardzo dobrze. Mam też więcej miejsc, w których mogę nagrywać, które są takie przyjazne dla oka, również dla Was, także będę to wykorzystywać. Mam tu dużo więcej miejsca na to, żeby rozłożyć tło, żeby bawić się również takimi rzeczami. Także idzie nowe, z czego bardzo, bardzo się cieszę. Cieszę się też, że ten kryzys medyczny jest już za nami, że Bartek się dobrze czuje i mam nadzieję, że kolejne etapy jego dochodzenia do zdrowia będą przebiegały pomyślnie, bo myślę, że wiecie to, że w momencie, kiedy pojawia się choroba w rodzinie, to jest główny problem i nic innego nie jest ważne, tylko właśnie to. Także dlatego taka byłam mało dostępna. Już wracam i na pewno z całkowicie inną, lepszą energią, której mi brakowało, tak powiem Wam szczerze. Brakowało mi energii, brakowało mi tego, by pozytywnie spojrzeć na to, co się dzieje. Sama siebie poprawiałam, jakoś korygowałam, mówiłam sobie, żebym wreszcie zaczęła się cieszyć tym, co się dzieje, a nie ciągle zadręczać rzeczami, które są ważne, ale nie najważniejsze. I cieszę się, że to wszystko już jest za mną. Wiele osób też mi mówiło, że podobno przeprowadzki i remonty to jedna z najgorszych rzeczy, jakie mogą spotkać ludzi w takim życiu codziennym. Oczywiście oprócz chorób i straty bliskich. Do końca w to nie wierzyłam. Teraz wierzę i myślę, że przeprowadzek, remontów i tego typu rzeczy mam po dziurki w nosie. Dlatego cieszę się, że to już jest za nami. Chciałam też skorygować, chciałam też trochę wyjaśnić kilka spraw, bo doszły mnie takie plotki, że w czeluściach internetu są głoszone takie rzeczy, że się przeprowadzamy, że widziano nas w różnych sklepach i to była prawda, ale to, co sobie niektórzy wymyślili jako że dostaliśmy albo że przeprowadzamy się do mieszkania komunalnego, socjalnego, że w ogóle na jakieś straszne zadupie, że w ogóle takie rzeczy były wymyślane. Ja dostawałam screeny po prostu od ludzi, którzy pytali mnie, czy to prawda. No i tym filmem chciałam to trochę obalić. Wybraliśmy miejsce, w którym chcemy żyć, które będziemy opłacać przez najbliższe grube lata. I uważam, że nie ma nic złego w mieszkaniach socjalnych czy komunalnych. I to nie jest żadna ujma, jeżeli ktoś korzysta z takich mieszkań, ale pisanie takich głupot na temat czyjegoś życia jest dla mnie
dziwne i zastanawiam się, po co ludzie tworzą takie plotki, po co ludzie wymyślają różne historie i dlaczego inni w to wierzą. Nigdy nie mogłam pojąć takich plotek i takich sytuacji i tego całego zjawiska i chyba nigdy nie pojmę. Taki już jest internet, ale chciałam Wam to tak delikatnie wyjaśnić i powiedzieć, jak jest. No i to, że wracam do Was z taką nową energią. Jak widzicie, już w ogóle jestem taka radośniejsza, bo naprawdę przez ostatnie tygodnie byłam bardzo zmęczona, sfrustrowana, byłam bardzo przejęta, zmartwiona też, bo wiadomo, że budżety były jakieś konkretne, określone i musiałam, wiecie, to wszystko tak wymyślić, żeby nam się żyło tu dobrze. I jeszcze obalając pewną plotkę, już o tym mówiłam nie raz, ale chyba muszę powtórzyć. Moi drodzy, ja się nie rozstałam z Bartkiem, nie rozwiedliśmy się. To, że jego nie ma na filmach, na Instastory, na zdjęciach, nie oznacza, że nie jesteśmy już razem. Po prostu Bartek zrezygnował z życia internetowego i to jest cała tajemnica, a ja zamierzam to po prostu uszanować i nie wciskać go do moich filmów, do moich zdjęć czy na Instastory na siłę, bo po co? Także tutaj kolejna jakaś plotka, mam nadzieję, jest wyjaśniona, obalona i chyba będę kończyć powoli dzisiejszy vlog. Chciałam bardzo podziękować tym, którzy byli ze mną, mimo tego, że mnie nie było na Instagramie. Pisali do mnie, martwili się. Jest to bardzo, bardzo miłe, że całkowicie obcy ludzie są dla innych tak życzliwi i troskliwi, bo czułam tą troskę i to, kiedy ktoś pyta z czystej ciekawości, a kiedy ktoś pyta, bo naprawdę się martwi. Za to chciałam Wam bardzo, bardzo podziękować i powiedzieć Wam, że jeżeli macie takie chwile, w których jest Wam ciężko, kiedy stajecie przed jakimiś wyborami w życiu, to nie zapominajcie o jednej rzeczy, że najważniejsze jest zdrowie i to, kogo mamy blisko siebie. Bo to wszystko, co tu jest dookoła, może być w jedną sekundę całkowicie nieważne. Jeżeli pojawi się choroba, ból, cierpienie, wtedy wszystko można oddać, aby ta osoba nie cierpiała. Ja to doświadczyłam. Cieszę się, że to już jest za nami i teraz mam nadzieję, będę mogła się cieszyć tymi lepszymi chwilami. Bardzo Wam dziękuję za dzisiejszy film, za dzisiejszą uwagę i mam nadzieję do zobaczenia w kolejnym filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, taki przegadany, to zostawcie mi kciuka do góry. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku, już pewnie przy mojej toaletce albo w innych częściach mieszkania, na przykład na balkonie, bo wreszcie mam balkon, na który mogę wyjść i się delektować takimi małymi drobnostkami, szczęściem, bo to dla mnie teraz jest szczęście, że mogę wyjść na balkon. No. Pozdrawiam Was bardzo ciepło, trzymajcie się. Buziaki.